stereotyp zapisał się w naszej świadomości. Z faktami miał niewiele wspólnego. Historia była zupełnie inna. Polska na Madagaskar. Sprawa polskiego osadnictwa na Madagaskarze z lat 30. XX wieku dla historyka jest mało znaczącym epizodem w kolonialnych dziejach Francji. Nie pojmuje, czemu budzi takie emocje i obrosła mitem. Chodzi o wizytę polskiej delegacji na wyspie i wymianę dokumentów. Skończyło się niczym. Anka i Zina. To zdjęcie przygotowałem ze względu na nasze spotkanie. Tak wygląda region, w którym mieli osiedlić się Polacy. Po I wojnie światowej mandatem nad byłymi koloniami niemieckimi dysponowała Liga Narodów. Już w latach 20. pojawiły się żądania rewizji porządku kolonialnego. Polska chciała w tym uczestniczyć. Rząd podejmował działania dyplomatyczne, zaś stowarzyszenia Liga Morska i Kolonialna czy Polskie Towarzystwo Emigracyjne tworzyły programy osadnictwa na terytoriach zamorskich. Madagaskar jako miejsce, gdzie miałyby powstać polskie osady, zaproponował francuski minister kolonii Mariusz Mutet ministrowi spraw zagranicznych Polski Józefowi Beckowi. Egzotyczna wyspa rozpaliła zbiorową wyobraźnię. Propozycja nie oznaczała, że Madagaskar miałby stać się polską kolonią. Nie było intencji, by Francja oddawała komukolwiek zarządzanie wyspą. Chodziło o ułatwienie osadnictwa obywateli polskich. Po uzgodnieniach między ministrami na Madagaskar wruszyła rządowa delegacja. Przewodniczył jej Mieczysław Lepecki. W składzie byli przedstawiciele organizacji żydowskich. I tam zdaje się jest w 1936 roku któryś z przedstawicieli organizacji syjonistycznej zapytał Muteta, chyba francuskiego ministra kolonii, czy właśnie istnieją jakieś możliwości osadnictwa dla emigracji żydowskiej w koloniach francuskich. Tam wymieniono Madagaskar i tak zdaje się sprawa się potoczyła. Osoby, które przygotowały tą olbrzymią ekspansję Polaków, biednych chłopów na ziemię malgaskie, wyraźnie miały bardzo dobre rozeznanie agronomiczne, jeżeli chodzi o ziemię. W tej północnej części można znaleźć ziemię o bardzo dużej wartości, które pozwalają na uprawę pomidorów, wszystkiego rodzaju jarzyn, takie, które my znamy w Europie, owoców. I to rzeczywiście mogła być kampania, która skończyłaby się sukcesem. W latach 30., po czasie, jak mówił minister Józef Beck, dziecinnego podniecenia, polska polityka dotycząca kolonii i emigracji nabrała realnych kształtów. Nierealne natomiast było uzyskanie mandatu Ligi Narodów nad jakimś kolonialnym krajem. Jednak co roku ponad 100 tysięcy Polaków opuszczało kraj w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. W Sejmie powstało koło emigracyjno-kolonialne, zrzeszające 50 posłów i senatorów. Wicepremier Eugeniusz Kwiatkowski nie krył, że porozumienie między państwami posiadającymi kolonie jest jednym ze sposobów na rozwiązanie problemów Polski w bilansie handlowym, a także demograficznych i surowcowych. Doktor Tadeusz Białas prowadzi badania nad działalnością Ligi Morskiej i Kolonialnej, drugiej pod względem wielkości organizacji społecznej w międzywojennej Polsce. Wszyscy byli zgodni, że ta emigracja powinna mieć charakter osadniczy. To znaczy ma to pojechać człowiek gdzieś tam uprawiać ziemię. On będzie żył
zwartej grupie, nie będzie się wynaradawiał i będzie można z nim nawiązywać jakąś współpracę, prawda? Takie plakaty zachęcały do udziału w programach emigracyjnych. Materiały informacyjne miały zarażać entuzjazmem przyszłych osadników. Specjalnie powołane spółki zajmowały się organizowaniem podróży, wykupem gruntów, załatwianiem formalności. Ziemią obiecaną miała być Brazylia. Tam Liga Morska i Kolonialna stworzyła osadę Morska Wola. Parana Espirito Santo kusiły egzotyczne nazwy raju na ziemi. Podobnie jak prognozy przyszłych zysków. Polacy mieli uprawiać kawę, bawełnę, kakao. Każda rodzina otrzymywać działkę, zwierzęta hodowlane, materiały do budowy domów, które spłacałyby z przyszłych zarobków. Pięć milionów osób zbędnych na wsi. Ujemne saldo emigracji. Alarmowała prasa, podsuwając coraz to nowe pomysły wychodźstwa zamorskiego. Oferta skierowana była do najuboższych, małorolnych i bezrolnych. Całą operację regulowały wprawdzie opracowane przez poszczególnych ministrów zasady, ale emigrując z Polski trzeba być przygotowanym na najgorsze i umieć się przystosować do najbardziej prymitywnych warunków życia. Przestrzegali autorzy poradników. Później miało być tylko lepiej. Nie przewidziano jednak politycznych zmian w Brazylii, które faktycznie zahamowały emigrację.